Cześć moi koni, ja nazywam się Lukas, a to jest drugi odcinek z gry Demolish and Build Company. Jak widzicie, mam na razie zrobione 7%, tak wygląda mój profil. Tak więc wchodzimy i zobaczmy, jakie dzisiaj mamy zadania do wykonania. No okej, dzwoni nam telefon, także odbieramy, pyk. Chcemy w związku z tym kupić nową maszynę, no to okej, kupmy nową maszynę. Aha, dobra. Dobra, czekajcie, zobaczmy, co musimy kupić za maszynę. Generalnie jesteśmy 200 do tyłu za tą. Ty, patrz, wyjechał. Wyjechał, on ma chyba 4x4 napęd. Generalnie jesteśmy 200 dolarów do tyłu za tą gąsienicę z poprzedniego odcinka. Da się tu wyprzedzać? No da się, spoko. Na propsie. No i okej, ładuje nam się kolejny scenariusz. Nie wiem, czy ten sam, czy inny. Zobaczmy, gdzie będziemy. Jakaś dolina albo coś w tym stylu? Nie, nic nam gra nie pokazuje. Tak więc jedźmy sobie spokojnie. Do jakiegoś sklepu większego jedziemy, albo do jakiegoś dostawcy pojazdów. Ej, kolego, jak nie wyjeżdżaj. A sorry, może ja tak rozpędzony jechałem za bardzo. Ale dobra, czekajcie, czekajcie, jedziemy, jedziemy. Ty, to chyba tutaj jest. Chyba jest tutaj. Gdzie my to dojechali? To chyba jest nasz buldożer, z tego co mi się tak kojarzy, dobrze? Mała, wszechstronna maszyna może kopać. No to, ale tą mamy przecież chyba. A nie, tą nie mamy, mamy coś innego raczej. To 4000 kosztuje. Ale tego na razie nie kupimy, bo musimy wykonać jeszcze jakieś zlecenie zapewne. Tylko teraz czekajcie, jak tu wziąć jakiś kontrakt? Co my tu mamy? Potrzebujemy dużo burzy wnętrza, budynku, będzie się ruin. Nie, nie, roboty na rejestracji, jakikolwiek procent złomu zostawił rozwisk. Aha, tego nie mogę, bo to potrzebuje mini koparki. A to mogę wykonać, tak? Wtedy zarobię 800 i będę mógł kupić tą mini koparkę. No to spoko, pokaż na mapie. Musisz odbierać coś, taksi. No w sumie to nie, ale czy to mi się tutaj GPS ustawi do tego? Chyba nie bardzo, nie? Czekajcie, jak tu mi się GPS nie od... A gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo tu są jakieś wioski, czekajcie, z tego co widzę. A my jesteśmy tutaj, w Dolinie Sunrise, no dobra. Dolina Sunrise. Ciekawe, czy to ma jakieś kontrakty w Dolinie Sunrise? Chyba nie mamy tutaj nic, z tego co widzę, posiadłości. O cholera jasna, no. No dobra, ja bym to chciał na mapie, ale... Aha! No to spoko. To okej, o to mi właśnie nie chodziło. Bym się tutaj GPS postawił. I elegancko możemy jechać. Dobra. Wow. Tu musimy skręcić. I jesteśmy przed kolejnym scenariuszem, tak? Pyk. Ale jakbyśmy czekali, jakbyśmy tam te 200, tak, jakbyśmy te 260, no to by nam się wtedy udało, kurde, widzicie, za te dwie głupie gąsienice i za tą stratę nie mogę kupić tej koparki, muszę zrobić jedno dodatkowe zlecenie za to, no tak bym już po prostu mógłbym, tak, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no, tak to czasem bywa. Dobra, ale jesteśmy prawie na miejscu, z tego co widzę. Chyba jest tutaj, po prawej stronie, tak mi się wydaje. Czekaj, muszę gdzieś tu zaparkować, nie? Czy na ulicy nie stanę jak pajac. Dobra, jest parking. Dobra, tutaj potrzebujemy młotek i kopareczkę. No i spoko, tego nie wolno uszkodzić, to trzeba powyburzać, z tego co mi się tak dobrze wydaje. Jeszcze sobie R zaznaczę, to mogę młotkiem.
Chyba nie mogę tego młotkiem wypieprzyć. Czyli dlatego trzeba na pewno koparki. Zbóż pozostałości ścian. Czekajcie, to na pewno to. Aha, i tutaj trzeba coś jeszcze rozpieprzyć. No to pewnie trzeba będzie młotkiem to rozwalić, tylko że to chyba jest piętro wyżej. Tu mamy schody. Prawie jak w Construction Simulator. O, to mogę już ładnie rozpieprzyć. No i elegancko, to mi się podoba. To jest wites. Jedziesz, Erwin, jedziesz. Cyk, rozwal wszystko elegancko. Ja to się tak trzyma, to jest ciekawe. Jakaś dziwna ta fizyka jest. O, jak poszło, patrzcie, jak jebutło. Raz na porządnie, pyk. No. Czekajcie, to jeszcze zostało. I tylko ta ściana chyba jeszcze, jak mi się wydaje. Okej, zadanie wykonamy. $2, $4, $6. No i spoko. To mamy załatwione. To chyba już nic u góry nie ma, tak mi się wydaje. A nie, to jest dach, patrzcie. Wow. Ciekawe, czy mogę zeskoczyć. A sprawdzimy sobie, co? No chyba mogę, bo nic mi się nie stało. Także spoko. I teraz tak, by trzeba było te ściany jeszcze rozwalić, ale to tylko potrzebujemy tej naszej tutaj koparki, spycharki czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak to się dokładnie teraz nazywa, zaraz wam powiem. Buldożer, o właśnie, potrzebujemy do tego właśnie buldożera. Czekajcie, tu jest wolne. Jedź, Władek, jedź, dobra. To teraz tak. Żeby tu kurde nic nie uszkodził znowu. No i dobrze, jest ekstra. Do góry. Chyba za powoli. O, teraz jest dobrze. Tu sobie jeszcze zbierzemy, cyk. Elegancko. Dobra, jest spoko wam powiem, naprawdę. To też musimy, dobra. No i tu jeszcze zostały chyba dwie ściany. I w sumie ostatnia. O, muszę się trochę rozpędzić jeszcze bardziej. No i gitara, kontrakt ukończony. Także spoko, tylko zakończ kontrakt. Elegancko, mamy 5000. O, jeszcze premia była, no to spoko. No i dobra, teraz możemy co? Chyba kupić tą koparkę, tą ładowarkę, czy jak to się tam nazywało. A, gdzie to znowu było? Gdzieś tutaj chyba, kurde, czekajcie, pojazdy, nie. Jak to znaleźć teraz? Ocie, panie kochany. Czekajcie, nieodkryte, sklep z narzędziami, mini ładowarka, ogród. Wydaje mi się, a raczej jestem przekonany, że to było tutaj po prostu, w tym miejscu gdzieś. Okej, dobra. Mamy GPS-a i jedziemy tam. Czekajcie, jakbym pojechał z... tak jak przyjechałem, bo ja wiem, że ja przyjechałem z tej strony. De facto powinienem tam jakoś dojechać. Skoro tu przyjechałem. Ja nie pamiętam, czy tu skręcałem, kurde, no ale dobra. Dobra, sprawdzimy. Ryzyk, fizyk.
Albo się uda, albo nie. Dobra, mamy ładowanie, jesteśmy w kolejnej lokacji, idziemy w lewo. Tu chyba dobrze jedziemy, chyba tutaj to było nawet. Że to taka chata była straszna. Znaczy, może nie aż taka straszna, ale... O tak, to było tutaj. Dobra, jesteśmy chyba w dobrym miejscu. No to ten płot postawił, ja się pytam. Jak to wygląda, jak to jest moja firma, to ja nie wiem normalnie. Ja normalnie nie wiem, jak to jest moja firma. Dobra. For sale. A! Ona tu była do sprzedania. Dobra. To okej. Okay. To nie jest nasza chata, tylko to po prostu ktoś sprzedaje tą mini ładowarkę. Mamy kolejne chyba zlecenie. Czego jeszcze potrzebuję? Chyba już wszystko mam. Stary, nie mam kasy na nic więcej. Ktoś mnie tutaj nieźle naciąga, tak mi się wydaje. Najpierw chcieli jedną, teraz tą drugą. Aha, wywrotkę chcą kupić, ale na pewno na wywrotkę nie stać. Stary, na wywrotkę to ja muszę mieć z piątkę jak nic. Gdzie to jest? 200 metrów dalej, 250, dobra, jedziemy dalej. Zgodnie z GPS-em odkryto pole namiotowe. Dobra, tu w lewo musimy. O kurde. O, jest ciężarówka nawet na sprzedaż. Dobra, ktoś tu chce sprzedać. No, czwóreczkę, tak jak mówiłem. Dobra, to musimy trochę na to zarobić. No niestety nie da się tak od razu wziąć i kupić. Zobaczmy, jakie tu mamy kontrakty. To było. Zobaczmy tutaj, coś z tym buldożerem jest. Mini ładowarka, mleko pneumatyczne. O cholerka, a tutaj za tysiaka. Weźmy to za 1500, pokaż na mapie. Okej. Okay. Nie mam tego młotu chyba, bo mam ten młot, nie wiem, zobaczymy. Dobra, ale skoro nie jest na czerwono, to wydaje się, że chyba go mam. 700 metrów. Jedziemy. Zaraz mi pewnie zabraknie paliwa, bo już jestem tak, że tak powiem, na końcu. No ale spoko. Podobno można od razu zatankować. O, jak braknie. Ale z tej górki jeszcze mógł zjechać, nie? Czekajcie, samouczek. Aha, znaczy normalnie. To tak myślałem. Tutaj, tutaj. I uzupełnić za stówkę. Elegancko możemy jechać dalej. Ale to ma... Te do bań to ma jakieś te skręty, te auto. Może mi tu jakaś oś wysiadła albo coś? Nie wiem. Nie dało się skręcić. A znowu zaś tak szybko nie jechałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, a nie... Ładowanie kolejnego scenariusza jest. Dobra. To jest uliczek. Jakbym nie miał tego GPS-a, to w życiu bym tutaj nie trafił. O, ale góra. O. Jest parking, dobra. Ale my jedziemy jeszcze dalej. Jeszcze dalej musimy jechać. I tutaj chyba jest nasze ten. Tak jest. Co tu zaparkuję, nie? Bo mogę, nie? No, tak myślałem. I zobaczmy. Och. Starego złomu z gruzowiska. No to zobaczmy, co tu trzeba zrobić. Tak, przed metalową cienką blachę. I co? I musimy... A
Aha, jakiegoś młota użyć czymś tam. Dobra, gdzie są te blachy do rozcięcia? To u góry, czyli blachy to zrobimy wpierw, bo to jest w miarę proste. Proszę wziąć tą i jedziemy. Motnij się. Chyba jeszcze 7 kawałków. Tu już chyba nie da nic więcej zrobić, nie? Tak mi się wydaje. No okej, zadanie wykonane, także spoko. I teraz ta gorsza robota. Czyli tak, musimy tutaj... Ding, 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 gdzie jest ten parking? Tu jest parking, dobra. Mini ładowarka, weźmy tą mini ładowarkę. Aha, w tym mini, podobno w tym mini ładowarce jest ten młot, tak? Czekaj, no jak tutaj się młota używa? Żebym ja to wiedział. A co, to mam to rozwalić, nie? A nie, to tamto, sorry. Dobra. Nie da się, ej. Zmiana kamery, zmiana stacji. Łopata. Aha, może to tak trzeba, czekajcie. Nie umiem tego tak zrobić. Jak tu się ten młot włącza? Małej. Jest już mała ładowarka. Ja tutaj nie umiem tego młota włączyć za bardzo. Aj, mi się uszkodziła, o, żeż ty w dupę. A jak to mam rozwalić? Kurde. Czekajcie, a wezmę tą drugą. Zobaczymy. Coś tu jest nie tak. Może wpierw te pręty trzeba rozwalić, a potem dopiero. Bo pręty się dało rozwalić buldożerem, to na 100%. No tu nie rozwalę, bo to jest za niskie przecież. No tu się nie da tak tego rozwalić, jakbym sobie myślał. Wiecie, tak się rozpędza jeszcze tak słaje but, nie da się, dobra. Czyli jednak musimy mieć to. Tylko jak tu się włącza ten młot pneumatyczny? Może on musi być kupiony albo coś? Jest to możliwe, że ja go nie mam kupionego? Mamy tak, czekajcie, samouczek. No to wiem, ale tu nie ma nic o tym jak używać młota. Hmm.
Nie, to jest zmiana radia, tylko zmysł budowlańca, menu, ha, pomoc. Kurde, nie wiem jak to się robi, no serio. Mam tylko klucz jakiś. Może trzeba jechać kupić ten młot pneumatyczny po prostu. Gdzie jest moje auto? A gdzie tu jest sklep w ogóle? A to jest dobre pytanie. Czekajcie. Bulldozer, dobra posesja, to mnie nie interesuje. Lepiej jakiś sklep z narzędziami. Aha, dobra. A zobaczymy, czy to się tak uda. Nie wiem, może też trzeba ten mod gdzieś kupić. A jak nie, to nie wiem. No i za daleko, żebym pojechał. Cholerka, no. Żebym młota nie kupił. Coś mi się nie chce wierzyć, ale dobra, zobaczymy. I to kolejny punkt, to jest chyba w trzeciej wiosce ten sklep. Zarąbiście, trzeba przyjechać przez trzy wioski, żeby zobaczyć, czy jest młot w sklepie. No ekstra, po prostu bajka. Dobra, ty stoisz, ty stój, ja jadę. Siu, chyba go uszkodziłem trochę. No dobra. Tu jest sklep, czy to jest kolejny punkt? Zobaczmy. Nie, tu jest sklep. Dobra. Jedź, Marian, tutaj. Jedź tu, Marian. Okej. Okay. Czekajcie, a gdzie mi pokazuje ten GPS drugi? Aha, do wywrotki, ale do wywrotki nie mogłem tak kupić i tak. Zobaczmy, co jest z tym młotem. Czekajcie tylko. Młot pneumatyczny, wymagany drugi poziom, no ale to... Jeszcze tego młota w życiu nie kupi, jak ja to mam zrobić? Hello? Jak ja to mam zrobić? Dobra, my musimy zadanie wykonać, na razie póki co. Gdzież to mamy to naszym... Zadaneczko, tutaj gdzieś chyba powinno być, posesja, nie wiem, gdzie my to mamy, kurde, cholera jasna, no. Cyk, 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 nieodkryte. No wywrotki, to nie, my to myśmy gdzieś tutaj, gdzieś skądś tutaj przyjechali chyba. Patrzcie, betoniarka nawet jest, o ja cię kręcę. Dobra, ja bym chciał do mojego kontraktu dojechać. No właśnie, pokaż na mapie. Dobra, chyba to mamy. Okej. Czyli jednak młota nie trzeba kupować, bo nie można tego kupić, trzeba mieć drugi poziom. Zadanie się de facto aktywowało, więc powinno się jakoś inaczej wydać zrobić. Ale jak to na razie nie mam pojęcia, nie wiem. Dobra, wjeżdżamy do naszej wioski. No i zobaczmy. Tutaj w prawo, pyk. Znowu w lewo, tak? Tak to było? Aha, i petarą górkę. Dobra, zgadza się. Generalnie jest dobrze. Wow,
a Gundam Style. A wywrotkę zarobimy. Teraz będziemy mieli około 2,5. Nawet może około 3 możemy mieć. Ty, a gdzie mi się ten zgubiło przecież? Dobrze jestem, w dobrym miejscu, no nie? No co, to nie jest to zadanie? Serio? Really? Aha, to myślałem, że to jest, kurde, nie to. Ożysz w dupa. Gdzie jest moja wywrotka? Posesja 4. Co, zadanie mi się deaktywowało po prostu? No nie wierzę w to. Cholercia, no. Chyba mi się to deaktywowało po prostu to zadanie, bo nie mam go tutaj. Bez sensu. No tak, bo to jest to samo miejsce, tylko że mi się ten... Możesz w mordę, no. Dobra, zróbmy jeszcze raz to. Przynajmniej musiałem spróbować faktycznie, czy to z tym młotem jest, ale jak się nie da, no to się nie da. Mamy powtórkę z rozrywki. Całkiem nieźle idzie. Ale uwierzcie mi, że w taktyce to tak dobrze nie idzie. To się tak nie robi w taktyce. Ale spoko. Dobra. Zadanie wykonane. Czyli to mamy ten prościejszy, już mamy z głowy. Natomiast nie wiem, co z tym zrobić, kurde. No jeszcze raz. Weźmy tego buldożera. Znaczy tą małą ładowarkę niby. Dostarcz. Czekajcie. Zobaczę, co tu piszą. Mamy tak, mini ładowarka, trzęś młot pneumatyczny. Tego nie mam, kurde, jak to mam, skąd to mam wziąć? Piłę wykorzystałem, to niby jest, ale... Cholera wie, no. Tego się nie da tak rozwalić. Tu musi się dać jakoś włączyć młot automatycznie. Nie ma bata po prostu. Co się stanęło? Już nic nie zrobiłem. Może to trzeba bokiem, tak z boku robnąć? Nie ma szans. Moi kani, powiem wam tak, w tym odcinku by to było na tyle, bo na razie póki co nie wykombinuję, jak to trzeba zrobić. Jeśli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, napiszcie w komentarzu coś fajnego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Demolish and Build Company. Trzymajcie się, do usłyszenia, hejos!